Jesteśmy w Naleśnictwie Lutowiska, w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, przy Wielkim Jaworze. Gramy 360, więc możesz obrócić widok, żeby zobaczyć, jak wygląda ten las dookoła. To drzewo ma prawie 3 metry obwodu. Mogłoby być pomnikiem przyrody, ale nie jest. W związku z tym nie jest w żaden sposób chronione. Jedyne, co je chroni, to dobra wola Lasów Państwowych, że je nie wytną. To jest serce dzikiej Puszczy Karpackiej, które dla mnie jest bezcenne, ale z perspektywy tartaku, z perspektywy Lasów Państwowych, to drzewo jest warte kilka tysięcy. To od nas zależy, czy takie drzewa przetrwają, czy za kilkadziesiąt lat po dzikiej Puszczy Karpackiej pozostanie tylko wspomnienie.